Panie Marszałku, Wysoka Izbo. W dniu wczorajszym obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, którego tradycyjnie najważniejszym punktem na ziemi włoszczowskiej jest bieg tropem wilczym organizowany w miejscowości Dobromierz. To tutaj co roku społeczność poprzez bieg oddaje hołd tym, którzy niejednokrotnie wychodząc z domów do dnia dzisiejszego do nich nie wrócili. Mowa tu o żołnierzach niezłomnych, którzy walczyli do końca swoich dni. Przez wiele lat zapomniano o nich jako o żołnierzach, przedstawiano jak bandytów i szykanowano ich rodziny. W tym jednym dniu w roku cała Polska integruje się razem w działaniu i biegnie dla nich i dla pamięci o nich. Historia tego biegu sięga roku 2011. Co prawda jego charakter był wtedy bardziej kameralny, bo liczba osób biorących udział wynosiła niewiele ponad 50. Od 2015 roku bieg ma charakter ogólnopolski i jest stałym wydarzeniem, które z roku na rok rośnie w siłę, a liczba uczestników w roku bieżącym wynosiła około 75 tysięcy osób, zaś jego organizacja miała miejsce w 370 miejscowościach. Wczoraj miałem zaszczyt gościć na 8. edycji biegu właśnie w Dobromierzu i to, co zwróciło moją szczególną uwagę, to widok wielu rodzin biorących udział w tym wydarzeniu, a także fakt, że całe rodziny organizowały to przedsięwzięcie. Wspólne działanie w jednym celu. Nikt tam nie pytał, kim jesteś, nie budował hierarchicznej ściany. Od rejestracji do biegu każdy uczestnik czuł się mile widzianym gościem. Zapewne wpływ na to ma także sama nazwa miejscowości, która zobowiązuje do dobroci – Dobromierz. Jeśli tak, to miejsca na uczczenie dnia 1 marca poprzez bieg tropem wilczym gmina Kluczewsko nie mogła wybrać lepszego. Gospodarzem tego wydarzenia jak zawsze jest dyrektor szkoły podstawowej imienia majora Henryka Dobrzańskiego, pan Robert Dzierzgwa. To z jego inicjatywy przyjmują zaproszenie nie tylko mieszkańcy powiatu włoszczowskiego, ale i stowarzyszenia patriotyczne z całej Polski. Wszyscy w tym szczególnym dniu pojawiają się na biegu, aby jak jeden mąż okazać wsparcie jego idei. Ile dobrego przynosi ten bieg, wie tylko ten, kto chociaż raz wziął w nim udział. Ten bieg to nie tylko oddanie hołdu żołnierzom wyklętym, ale także lekcja historii dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo.